Dobra, więc kontynuujemy naszą jakże wspaniałą przygodę w A Plague Tale Requiem, odcinek numer 4. W dzisiejszym materiale postaram się dokończyć tą zagadkę z tą windą na środku. Więc w poprzednim materiale udało nam się rozpalić ten ogromny ogień, ale teraz musimy się zająć takimi oto pokrętłami. Tylko teraz pytanie, jak to w ogóle wykonać? Potrzebny mi jest jakikolwiek patyk, ale nie wiem, w jaki sposób to w sumie mogę jeszcze jakkolwiek wykonać. Bo gdybym ten patyk jakkolwiek miał, tam bym mógł to rzucić. A nie mam jak ognia właśnie przenieść, chociaż w sumie mam, przepraszam. Za pomocą zmiany przycisku teraz mógłbym tak rzucić. A nie wiem, czy to było najlepszym w sumie rozwiązaniem. I can easily picture a crowd getting heated with wine while gladiators fight. Yes, some things never change. Dobra, jeszcze więcej materiałów, alkoholu, to się z pewnością przyda. Może jeszcze tak zamorduję te wszystkie myszy za pomocą, nie wiem, rzucania dzbankiem. Nie, to chyba nie jest najlepszym podejściem. To by było marnowanie bez sensu. Tutaj już mamy na maksa, ale co dalej, kurde? Jakiś, nie wiem, patyk by mi się przydał, albo pochodnia. W jaki sposób mogę to teraz rozwiązać? Tamtędy dałoby radę rzucić, ale nie ma sensu tego ignifera marnować. Czyli normalnym sobie rzucimy. I teraz ignifer. I to załatwi kolejne przejście. That clay pot you have, it could concentrate the effect of an ignifer and release it on impact. Go on, try. Let's hope it works. Okej, każdy efekt można połączyć z dzbanem. Przytrzymaj RB, by otworzyć menu wyboru. Przytrzymaj A, aby wytworzyć. Jak to należy teraz zadziałać? Czyli z tym chyba? It's done. Throw it to make a brief fire. It'll get us across. But we'll have to be quick. Dobra, spróbujmy. Oh, that was a great idea. Pretty easy. You just need a pot. To można jakiś koktajl Molotowa wytworzyć, się okazuje, ciekawa sprawa. Nie przypominam sobie w sumie takiego kombosa w tej podstawowej odsłonie w jedynce. W tym Innocence, ale no dobra, to się może przydać. Tym bardziej, że te dzbany są raczej dosyć częste w tej rozgrywce. Ah, that thing is too heavy. That's what the crank on the other side is for. You need two people. Okej, dobra, czyli przestań. Stay there. I'll go man that other one. I'll wait for you go. Dobra, czyli jakkolwiek teraz samemu musimy sobie poradzić, zobaczmy, tym razem bez podpowiedzi tego naszego koleżki. Cages. They had more beasts in there. I'll bring help, Hugo. I'll find this photo. But you have to hold on. I'm doing my best. Okej, czyli możemy nawet rzucić tym igniferem, niekoniecznie z procy. Nawet w sumie nie wiedziałem, że jest taka opcja, to wtedy jest chyba trochę ciszej. Co się dzieje? Czemu wszystkie myszy się w jednym miejscu gromadzą? To nie ma sensu. A, tam muszę to rozpalić. Po raz kolejny tym igniferem, spróbujmy. Kurde, ale to zbyt mało dalej. Na czym to może teraz polegać? Może za pomocą tego naczynia, ale nie wiem, brakuje mi chyba tych igniferów. Teraz sobie zobaczymy. Nie, teraz tędy nic nie zrobimy. Czy muszę wykonać kraftowanie i zobaczmy. Dobra, mamy dzbanek, mamy ignifer, to chyba już ten granat Molotowa wytworzy. Patrzcie, jakie kombosy. A, tam z kolei za pomocą procy. Chyba powinno to zadziałać.
Jak to teraz rozwiązać? Gdzie jest moja proca teraz? Dobra. I po prostu sobie strzelimy. To jest chyba to całe mięso, dobra. To chyba było najlepszym rozwiązaniem. Time to get that lift down and get the hell out of here. All right, Lucas, I'm there. I'm waiting for your go. It's working. I can't believe it. Thank the Lord. This is it. On your way. Daj sygnał, przestań. How did we do this? With exceptional skills and resilience. It's starting again. Do you realize what that means? I do. But we've been through this before. You saw how they charged us. The way they move. They're faster, more agile, more intelligent. But we made it. Barely. Let's find Magister Verdun. With the Order by our side, we won't have to face this alone anymore. I really hope that you're right. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Tylko tego magistra trzeba jakkolwiek znaleźć, jeżeli on w ogóle jest magistrem. Dobra, czyli piętro wyżej i nareszcie mamy powierzchnię. Please tell me we didn't stray from it. Yes, the tower! We got a bit closer, no? A bit. But I'll take that. No nie spodziewałem się, że ta misja będzie aż taka długa, żeby znaleźć tego magistra, no ale dobra. I see no sign of those mercenaries. Let's hope it doesn't mean they found him. Let's just hurry. To miasteczko aż tak daleko się rozciąga. Before the bite, yes. O, tędy mamy jakąś szczelinę, ale w sumie nie wiem, w którą stronę miałbym się teraz udawać. Ciężko sobie powiedzieć. Dobra, wydaje mi się, że to jest akurat jakaś bardziej poboczna sprawa. Więc zobaczmy na szybkości. Czy to będzie jakaś znajdźka? Nie ma czasu na moduły. Musimy to inaczej wykorzystać. Czyli na co mi to było? W sumie niczego, żeśmy nie odnaleźli, tylko że ta kapliczka. Może jeszcze zbezczeszczę zwłoki i to wszystko spalę. Znaczy, krzyż. Nie wiem w sumie po co. Nawet nie było takiej możliwości. O! Jakieś grządki? O co chodzi? Hey, what are you doing here? Whoever planted it won't see it grow. Hugo will love it. I'll keep it there. O, mamy kwiatuszek, tak jest. Well, thank you. Let's keep going. Kolekcja Huga. Rzeczywiście, jeżeli dobrze pamiętam, no to tak samo było w tej pierwszej odsłonie. Jakieś tam kwiatuszki można było znaleźć i wpinać sobie we włosy. Chyba coś takiego było. No w sumie nie ma to znaczenia na gameplay, ale na wygląd bohaterki już tak. Super ważne. Dobra, teraz pytanie, którędy miałbym się po raz kolejny udawać? People seem to think he doesn't care much. His army rules for him. Which doesn't prevent those mercenaries from wandering around. And we thought the place was safe. Czy jeżeli tędy przejdziemy, to będzie zablokowane? Okej, jeżeli tutaj się zbliżamy do wieży, to na samym początku warto chyba na górę zajrzeć. Bo to jest mniej... Główna misja, jakaś, nie wiem, bardziej poboczna sprawa, więc żeby przejść te wszystkie rzeczy na 100%, chyba na tym się lepiej skupić. Zobaczmy i rzeczywiście, proszę bardzo, eksploracja świata się jednak na coś przyda. Mamy jeszcze więcej alkoholu oraz nożyk, nóż, tak jest. Czyli po raz kolejny będę mógł po cichu załatwić jakiegoś wroga. A w sumie nawet nie wiem, czy ja mogę rycerzy mordować. Chyba mogę, chyba. Już wcześniej takich załatwiłem, tylko nie mogę im headshotów sprzedawać za pomocą tej...
procy, niestety, ponieważ oni są uzbrojeni. Through here. One last push. This thing is big. He has to be in there. It looks like the safest place anyway. If the Order still has that power, maybe they could save Hugo. Jakieś bardziej otwarte tereny, no kto wie, już dawno w sumie nie było tej inkwizycji. Spodziewałbym się, że zaraz może będą jakieś kolejne kłopoty. In such a packed place, locked down, the bite probably took them all. They've been condemned. Nie, to muszą być jacyś przeciwnicy, trzeba będzie mocno uważać, mamy nawet te wysokie trawy, w których można się schować. So, we wait until Arno arrives to get him out. Tell your men to stand ready to storm the tower. Didn't you hear? We have men missing. Something is going on here. Let's go get the alchemist and leave this bloody place. We wait for Arno. It's an order. All right, your call. He really is in the tower, and they'll storm it soon. Lucas, this is our last hope to save Hugo. Yes, we must get Magister Vodon out before their chief arrives. Come on. No chyba dobrze, że tak skróciłem od razu. Mamy jakieś nowe regiony. Dobra, przynajmniej tyle. Jeszcze kolejne piętro, nie wiem, czy jacyś przeciwnicy będą nieopodal? Nawet nikogo nie słychać. No, tędy z kolei. Ktoś musi być jakoś bardzo blisko, nie wiem, mam tak na rogu ekranu zaznaczone światło, jakby ktoś był bardzo blisko i rzeczywiście łucznik. Uderz? Zakłuj? Dobra, ciche morderstwo w takim razie. No nie wiem, czy to było dobrym podejściem. Czy jednego mamy z głowy, teraz możemy zeskoczyć tędy. Tam ktoś jeszcze był. Dobra, tamten akurat już nie patrzy. Ale co dalej? Come on, come on! Shit! Run! Run! Rats! They're coming! What? I fear the light! Find light! They're getting out! They followed us! No, we don't have time! We have to escape now! Arno will know what to do! He'll never make it here with them around! Okej, czyli mamy z jednej strony mysza, a z drugiej strony jeszcze łuczników. Super. Dajcie spokój. Dobra, to będzie ciężkim jednak zadaniem. Tego łucznika możemy załatwić, ale wtedy chyba ktoś nas może usłyszeć. Ta proca jest całkiem głośna. Może go jakkolwiek jeszcze zejdziemy. Tędy? Nie, nie mogę tędy zeskoczyć. Tędy również, kurde. Ja muszę tego łucznika załatwić, nie wiem. No jeżeli jakkolwiek procy użyję, to będzie po mnie. Co, ktoś to będzie sprawdzał? On nie przejdzie tędy. Wszędzie są mysze. A, próbuję podejść, okej, okay, dobra. Nie, za pomocą ręki muszę to rzucić. Tędy. No tędy nie przeskoczymy z pewnością, ale kurde. Nie wiem w sumie, w którą stronę miałbym teraz się udać.
Trochę głupia sprawa, dobra, wyjmijmy na wszelki wypadek proce. A nie widzę w sumie tych wojowników. Nie wiadomo, gdzie się znajdują, chyba mnie zgubili. Więc przynajmniej tyle. Jakie to są w ogóle otwarte lokacje, o wiele większe niż jak to było za tej pierwszej odsłony. Naprawdę fajna sprawa. Dobra, jak to w takim razie teraz rozwiązać? Za pomocą procy może jakkolwiek to zrobimy, ale mamy kolejnego kolesia. Głupio to jednak wygląda. Hmme. No jednego kolesia sobie załatwiłem, ale jak sobie teraz z tym radzić, pytanie. Nie pozbędę się go. Teraz z kolei potrzebuję igniferów. Tutaj rzucimy. O, nie wiem, czy mam wystarczająco czasu. Kurde, ale ryzykowny gameplay. Dobra, odrzuć. Nie mam czasu. Kurde, muszę tutaj szybkie przejście wykonać dopiero wtedy. W takim razie... tędy. Dobra, chyba mnie zgubili. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to wyjdzie. Kurde, ciężko to było jakkolwiek przejść po cichu, szczerze mówiąc, ale... dobra, jakkolwiek chyba daliśmy radę, ale nie w tą stronę, najgorzej. Nie widzą nas. Dobra, trzymajcie Mołotowa. Kurde, ale nie wiem, gdzie mam się teraz dostać, najgorzej. Gdzie jest nasz w ogóle cel? Chwila, moment. A, czyli mamy tą ogromną wieżę, tędy. No nie, muszę uciekać, szybko. Ktoś będzie przewidywał, gdzie teraz jestem, czyli muszę ignifery wykraftować. Za pomocą włóczni teraz tego załatwimy. O, w ostatniej chwili. Jak my jeszcze to przetrwaliśmy? Teraz muszę jakoś na drugą stronę się przedostać, ale nie mam pomysłu. Mamy mało zdrowia. Może tędy? Czy musimy do tej wieży jakkolwiek się dostać, ale jak? Dobrze, że ci za wcześnie mnie nie widzą. Nie mamy też tych garnków, więc to też nic nie zrobimy. Ale za to mamy patyki, dobra. To już przynajmniej tyle widzę. Czy ja za daleko w ogóle przeszedłem? Nawet nie zauważyłem, że tą wieżę mamy już dostępną na samym środku, czyli raczej tędy musimy się przedostać. Ale pytanie, czy starczy mi wystarczająco tego ognia aż tak daleko. To może być zbyt ryzykowne. Podejdźmy o z tej strony. Ten ogień mi teraz dużo nie zagwarantuje, kurde, nie wiem. Teraz tędy przejdę, zdążę.
Nie wiem, w sumie wydaje mi się, że zrobiłem jakieś wielkie kółko. Ale chyba idziemy w dobrym kierunku. Tak, czy jakieś wielkie kółko zrobiłem? Co ja w ogóle kombinuję? Nie wiem. No to tędy są te ostateczne wrota. Ale jak się tędy dostać? Wait. Teraz po prostu sobie rzucimy zwyczajnie z ręki. I to jeszcze zbyt mało? Kurde, no nie wiem. Czy przejdę aż taki krótki fragment? No akurat tego nie jestem przekonany. No nie mam nic z banków, żeby już jakkolwiek to rozwiązać, ale głupia sprawa. Na nic mi to wszystko będzie. Gdyby jeszcze jakiś patyk był, cokolwiek. Ale jak nic nie będzie, to zaryzykuję i przejdę sobie biegiem. No nic nie widać, kurde, głupia sprawa. Dobra, próbujemy. Come on! Naprawdę. Ale głupia sprawa. No nie, pół metra nie można przejść, nie można przeskoczyć. A dobra, czyli był jednak taki pojedynczy patyk, czyli tędy możemy już zwyczajnie przejść, okej. Akurat będziemy mieli ten cały ogień i to załatwi sprawę, czyli byłem trochę bardziej niecierpliwy. Nie spodziewałem się, że przez pół metra mnie zamordują te całe szczury. Czy nawet na coś takiego należy mocno uważać, no dobra. Nareszcie, tak jest, o rany, co to była za misja? We're here. I think we're safe now. You did great. What's wrong? Vodan is somewhere in here. We did it. Those last months on the road. After all that happened in Guihan. Hugo was always worried that it would start all over again. Everything was so nice and quiet, and so I told him that maybe it was over, that the worst was behind. We all hoped it was. But what are we gonna tell him now? That the rats are back? That the bite has killed hundreds? And this new home that he likes is already dying? I'm not ready for this. No one could be ready for this. But soon we won't be alone in it anymore. We'll have the best alchemists by our side. Good? Good. Now look. A real order lodge. Let's get this Magister Vodan to Hugo. Dobra, mamy kaplicę, tak jest. That's an entrance hall. How do we get upstairs? I see no door. But these sorts of iron bells. Look, they bear planet symbols. And here, the sun sits in their center. The order of the planets is not right. How does the whole thing work? There are locks for a key under each bell. It's one big mechanism. But we don't have a key, so... I think the key makes each bell pivot. But your sling may do the trick. Let's try from the left. All right. From left to right, the correct order is... Jupiter, Mars, the Sun, Venus, and Mercury. Jupiter's symbol looks like a Z. Like for Zeus. Okej, okay, czyli szukamy jakiejś planety, która ma symbol Z, tak? Gdzie są te całe symbole? O to w ogóle chodzi? Jestem trochę zgubiony z tymi znacznikami. Co ja mam w ogóle przywalić? A, tędy. Dobra, czyli mamy te dwa dzwony, ale są jeszcze jakieś inne.
A gdzie mamy to Z? W ogóle niczego nie widać. Wielkie Z? Co? Może o to chodzi? Kurde, to ja akurat jestem zgubiony. Dobra, zobaczmy z tej procy w takim razie. Czym ja mam? The last one is Mercury, god of commerce. He carries a staff with two snakes intertwined. A, czyli mamy ustawiać te dzwony w odpowiedniej kolejności. That's it. Jupiter. What's next? To Jupiter's right is Mars, the god of war. It's a shield crossed by a spear. Spear, shield. Mars should be a circle Mars, with a lo- that's now. It. Venus is the first to the right of the sun. It's shaped like a necklace. Dobra. Look for a circle with a line going down. I think this is Venus. Nie, szczerze mówiąc, myślałem, że trzeba będzie trochę pomyśleć przy tej zagadce, ale wszystko zostało tak mi powiedziane, że ciężko się w sumie w tym jakkolwiek zgubić. No dobra, mamy jakieś ukryte przejście, więc fajna sprawa i patrzcie na ten klimat. Jaka starodawna, nie wiem, akademia. Magister Voda, I'm Amicia de Rune. The daughter. That explains why those brutes downstairs are so quiet. The order was quite impressed by the way you put down the Inquisition in Guyenne. Well, I didn't have a choice. Not a choice. A calling. That of a carrier's protector. A what? A protector. Your function among the Order. Wait, I'm not. And you are? I'm Lucas. I'm an alchemist too. An apprentice. Does your magistra know you entitle yourself? Who cares? The Macula's woken up again! My brother needs your help, and the rats are already there! Control your flame, Protector. Others are burned in it. Take my bag. Let's go see that carrier. I co, tak łatwo będzie wrócić? Chyba tak. Magister Vaudin. Where is he? It's upstairs. How are you doing? I'm scared. Hugo, this is Magister Vaudin. Hello. We should start immediately. I will need silence. Mother. I'll handle it. Okej, okay, czyli mamy Brzemię Krwi, trzeci rozdział. No dobra, zobaczmy w takim razie przynajmniej początek. Lucas, come, right now. Coming! I heard you go cry. What's going on? He didn't react well. He's having a seizure. What? Mother, you must stop this. We don't know this man. Amicia, this sort of thing was always likely. And this man is an exalted member of the most ancient college of alchemists that exists. The Order knows the Macula. Hugo is not alone. I'm here. We need nightshade as soon as possible to calm the tremors. There is a herbalist in the outskirts of the city. It's at the other end of the Butcher's District, at the edge of the forest. You'll see. Of course. I'm coming. I feel useless here anyway. Foul rain. We have a long way to go.
Let's not waste time. Dobra, w tym miejscu w sumie chyba zakończę dzisiejszy materiał. W sumie zrobiliśmy całkiem dobre postępy z tym całym magistrem. Natomiast tego zielarza postaram się w kolejnym odcinku znaleźć. No i ten kolejny odcinek powinien być bardzo już, nie wiem, niebawem, zapewne jakoś dzisiaj albo jutro. Więc tak, jeżeli interesuje Was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle. Ja się z Wami żegnam. Do jutra.